Nie, a tobie ją widzieć. Ta, bardzo. Jesteśmy na miejscu. Sprawdźmy, czy uda nam się znaleźć jakieś ślady. To kopalnia śladów. Przetrząśnijmy to miejsce. Co ty na to, Scooby-Doo? No. Dobra, szukamy śladów. Jest jeden. Coś tu możemy mieć jeszcze ciekawego. Dobra, rury już mamy. Dwa. To nie. Tu nic. Elektryczny bichajster. To są ślady, nie? Czy nie? Nie, ślady nie. Tu nic. Yeah. Tak. Najpierw masa, potem masa. Kudłaty została ABS-em. Się przydał taki. Się nabarzał z potworami. Dobra, szukamy dalej śladów. Nie. Ja. To chyba to na potwory, jeśli się nie mylę. Filmy było, dobra, podejść do stołu. No, też by się bał. Dobra, to otwieramy lodówkę. Nie wiem, czy to jest jogurt. Ale to taki różowy. Lipa. Wreszcie to. Dalej nie, musimy zrobić jakieś różowe. Dalej, lipa. Dobra, już się pobawiliśmy, to teraz mi się wydaje, że trzeba coś porobić typu żółtą. No i to żółte będziemy dodawali wszystkie. No to nie. No to żółta. I zielona. Też nie. Co tu mamy? Żółta. I fioletowa. Odeśnie to. Żółta i czerwona. Jeszcze pomarańczową i białą. O, to jest nie to. Cóż to może być? Jeszcze żółty, żółty zawsze można spróbować. Nie. No to zaczynamy z niebieską. Niebieska i żółta już była, no to niebieska i zielona. To nie to. Niebieską i tą też nie. I czerwone. Mm-hmm.
Niebieska w niebieskim? Też nie. Ale Scooby w ogóle fajnie wygląda z tymi oczkami. Pomarańczowa. No to jeszcze niebieska i... biała. Lipa. Dobra, jedziemy z zieloną. Zielona. No to te dwa były. No to fioletowa zieloną. No już, już, już. Nie. Zielona i czerwona. Też nie. Zielona. No, czerwona była, tak? Niebieska była od u góry, no to pomarańczowa. Też nie. Zielone i białe. Ale i lipa. Cóż zrobić. Dobra, zielone poszło do fioletową. I czerwoną. Nie. Fioletowa i niebieska. Dalej lipa. Fioletowa, pomarańczowa. Niestety. Fioletowa i biała. Też nie. To już były, no to teraz czerwona. Czerwona z niebieskim była. Z fioletowym teraz jechałem. Czerwona i zielona. Nie no, zielony przecież była od początku, no. Się powtarzam, czerwony. I pomarańczowa. Lipa. To czerwona. I biała. Jest! O, proszę. Niestety to je to. Dobra, to dalej. Żółty i zielony. Niestety. Ale chociaż już jedno zgadliśmy. Żółty, niebieski był, no to czerwony. Nie. Żółty i pomarańczowy. Żółty i różowy? Żółty i różowy. Lipa. Jedziemy dalej. Niebieski, zielony. Dalej nie. Niebieski, czerwony. Jeee! No to teraz to będziesz mi pomóc, jak jesteś tym jakimś, no. Żółta, fioletowa. To nie to. Żółta, niebieska. Jest! O, Scooby teraz jest dziadkiem. Jak lubi. Nie, no to spróbujemy żółty. Zły zielony. Żółty, zielony. To nie to. To jest różowa, nie? Różowa, fioletowa, aha. Lipa. No to żółta i czerwona. Jest! Mamy znowu skubiaczka. No oczywiście. Umie. To jest chyba zły znak. Chociaż nie widać się żadnego potworka. Całkiem jak w pierwszej klasie liceum. To jest taka była biba. Chłopaki, co wy tu robicie? Zwiedzamy. Nie możecie działać na własną rękę. O, matko, patrzcie na to. Cały komplet. Kostiumy wszystkich przestępców, których zdemaskowaliśmy. O nie. No chyba tak. Odłącz panel sterujący. Zatrzymać ich! Nie! Jeśli trzeba, ale odzyskajcie panel sterujący! Trzeba stąd wiać. No tak. Panel sterujący. O, będzie jakaś misja? A nie, już zakosiliśmy. Stary, widziałeś, którędy oni pobiegli? Jak mówi stare przysłowie, wpadliśmy z deszczu pod rynnę z gośćmi, co wyglądają jak szkielety i mają oczy zamiast głów. No, tak troszkę. Gazu, za mną! Kudłaty zdecydował się na ryzykowną jazdę. Scooby chce ruszyć za nim, ale ty musisz nim sterować. Żeby dosięgnąć pudełek ze Scooby chrupkami, trzeba podczas zjazdu wyskakiwać w górę. Żeby podskoczyć, naciśnij.
Nie ma sprawy. Chyba. No to też się skacze. Dobki. Dobra, o, chrupki. Chrupki są ważne. Jest 50, czyli przeszliśmy. Ale jak wiadomo, im więcej punktów, to w sumie się nie stanie, to zbieramy dalej. Zyskuje mi się podoba jednak ta jazda na tym dęku od świetlika. Ooo. To koniec? Nie, jeszcze jedziemy. Chrupki, chrupki, chrupki? Yeah. No, dojdziemy może do setki. Dojdziemy. Jest setka, w sumie 101. Zaliczone, zaliczone. Idźmy dalej tropem tajemnicy. No idziemy. Cóż tu mamy ciekawego? Jest, pojechała limuzyna. Jasne. O ile kompletna agonia, jest to dla ciebie okej. No jest. Jedźmy do centrum dowodzenia. Jeśli potwory będą nas szukać, zacznę od tego miejsca. Chyba wiem, dokąd jechać. Do Aha. naszego starego miejsca spotkań. Tutaj będziemy bezpieczni. No nie wiem. Byliśmy tu od lat. Ten cały zamaskowany gość zmienia Coolsville wariatkowo. Tylko trochę. Za to dostajemy po głowie. No. Zdaje się, że w życiu tak strasznie nie nawaliliśmy. Randamonium wykazuje algorytmiczny podprąd od -4,1 do +1. Dzięki temu, tak sobie myślę, moglibyśmy zmienić prąd i tym sposobem odwrócić proces powstawania potworów. Trzeba przekładać kable w panelu sterującym. To? Trzeba go zanieść do kopalni i podłączyć do bazy. Super! Naciśniemy guzik. Fajnie! Ktoś mi powie, o co tu chodzi? Trzeba tak poprzekładać części w panelu sterowania, żebyśmy mogli zniszczyć potwory w starej kopalni, która jest wylęgarnią potworów. Za pomocą myszki przeciągaj poszczególne elementy na właściwe miejsce. Tester pomoże ci sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo podłączone. Musimy coś wykombinować, zanim fala potworów zaleje Coolsville. Spoko. Czerwony dźwięk. Niebieski. Biały dźwięk. Przewody. Aha. Czerwony przewód. Biały przewód. Jest, mam przewody, chipy. Właściwy kolor 2, właściwe miejsce. Aha, czyli niebieski albo czerwony? Dobra, czerwony. Czyli czerwony musi to być. Żółty. Yeah. Oporniki, tak? Yeah, jeszcze jeden. Nie. Pięknie. Bezpieczniki. Nie, czyli to nie idzie w ogóle. Czerwony bezpiecznik. Czerwony bezpiecznik. Dobra. Biały bezpiecznik. Biały bezpiecznik. Lipa. Jest pięknie. Idźmy dalej tropem tajemnicy. To idziemy, idziemy. Oj, będzie przesadzaj. Chciałbym raz, choć raz, celowo coś zrobić dobrze. Chcę być bohaterem, ratować świat. Ej, no lipa. Co to jest to coś, co się wynurza z wody? Nie przestrachaj mnie. Kapitan Cutler! Kapitana
Ale nawet sobie się uciekał czy coś. Musimy ostrzec resztę. Trzeba odstawić panel sterowania do wylęgarni potworów. No to zdążyliśmy do samochodu nawet uciec. To katle powolnie idzie. No. Duch pterodaktyla wymknął się spod kontroli i terroryzuje mieszkańców miasta. Uchroń 10 osób przed atakami bestii. Czy tajemniczej spółce uda się obronić mieszkańców Coolsville przed krwiożerczym pterodaktylem? Naciśnij przycisk myszki za każdym razem, kiedy się do kogoś zbliżymy. Wtedy ja zahamuję, a uratowany będzie mógł wsiąść do naszego wehikułu. Aha. Chodź tu! Uciekaj! Nikt nie lubi ptaków. Ludzie! Gdzie wy jesteście? O, jest jakiś ludź. Ludź, czekaj! Pięknie! Gdzie są ludzie? Ludzie! No nie ma ludzi, no! Co nie wszyscy, poszli do domu? Chodź tu szybciej! Minimalnie, no! No jaka menda? A 6 osób jeszcze muszę uratować. Yeah. Uratowaliśmy 5 osób. A no 5, chyba 10 jest łącznie. No i trzeba poszukać no. Jeszcze 3. Jednego na 6 ma na widokręgu. Gdzie ty tam lecisz, Janek? Jeszcze 2 osoby. O, no. Jeszcze 1. No jakby ktoś mi jeszcze powiedział, że ona się skitrała. To ja bym był szczęśliwy. Jest ostatnia. Dycha. Idźmy dalej tropem tajemnicy. No to dobra, idziemy. Welma, nie denerwuj się. Gdzie teraz? Z powrotem do kopalni. To z tymi ludźmi pojechaliśmy. No dobra, jesteśmy na miejscu. Może ich tak narażać? Nie wiem, się nie znam. Musimy podłączyć panel sterujący. No ci zadałem kmiecia, ty. Janku. Czarny rycerz wyzwał mnie na pojedynek. Żeby go pokonać, potrzebne jest celne oko i pewna ręka. Uważnie wyceluj kopię tak, żeby strącić czarnego rycerza z konia. Jeśli uda się wysadzić go z siodła 5 razy, potyczka będzie wygrana. Za każdym razem, kiedy uda się strącić drania, kopia stanie się cięższa i trudniej będzie nią celować. Co? O, to ja na motocyklu. Trafiłem? Jest! Dobre. No to do 5 potyczek, tak? No dawać dalej. Trafiłem? O, teraz ja dostałem. O nie, ciężko jest. 1-1, panie czarny rycerz. No dawaj!
2-1. Dobra, zwiedziliśmy to, to przebijmy. No to też widzieliśmy, no to jazda. Trafiłem, trafiłem, trafiłem. 2-2. Trafiłem, trafiłem. No znowu ja. Teraz trafiłem. No. 3-3. Jedziemy w łeb, w łeb. Ale zada się coś jak paralityk. Jest, 4-3. No, jeszcze raz go trzeba strącić, ale teraz to już będzie całkiem różka jak paralityk. 4-4. Decydujące starcie. Musisz spróbować jeszcze raz. Oczywiście chcę powtórzyć. Czarny rycerz wyzwał mnie na pojedynkę. No wiem, wiem, no. Dostałem cęgi, no. Dobra, 1-0. Jazda. 2-0. Dawaj tą paralityka kopii. No, 3-0. No teraz to mi idzie jakoś, ale zobaczymy jak to będzie do skutku. Teraz chyba nie. Nie, dalej. 4. I ostatni raz muszę go dziabnąć. Mam na to 5 prób w sumie. Nie, tu, tu. Nie, chyba nie. Jest 5. No i tak to miało być za pierwszym razem, a nie jak dostałem cęgi. Za drugim razem, ale grunt, że poszło dobrze. Weźcie panel sterowania i zanieście go do laboratorium. Dobrze, okej. Jesteście szybsi niż ja. Ale my nie damy rady. Próbowaliśmy być bohaterami jak wy, ale nie jesteśmy i już. Cały czas jesteście bohaterami, tylko o tym nie wiecie. No właśnie. A bohater? No tak, ty. Moja bohater. Nie, bój się kudłaty, będzie dobrze. Dobra, Scooby, jesteśmy we wnętrzu kopalni. Tak? Zawsze byłeś moim najlepszym kumplem i nigdy się na tobie nie zawiodłem. Dodawałeś mi otuchy w najtrudniejszych chwilach. No, ale to romantyczne. O, poszukiwacz złota. Poszukiwacz złota. O, o. Aha. Nie rozumiem. No bo ominęliśmy szkieletona jakoś. Ja tu... Teraz ty wsteczny. Biegnij, biegnij. No, bezcelny szkieleton. A jak mi zostawić drogę, no. A gdzie tu mam iść? No, szkieleton. Nie, nie lubimy szkieletonków. One są B. I w ogóle. Ma jaki na ciągu. Aha, czyli gdzieś indziej jest przełącznik. Z tego co widzę, to mi zaraz życie pójdzie. No jak ja mam ich omijać? No tu jeszcze da radę.
Coś dookoła. No pięknie. To pierwszy razem. Dobra, dawaj kudłaty, lecimy. O, śliczny hamburger. Nie, ty sobie, ciebie nikt nie lubi. Co mi się wydaje, że to samo z Kubi będę musiał zrobić? No, dobrze, poszedł. Jeszcze jakieś drzwiczki. No chodź, dziadu, chodź. Ja ci wyrolowałem, nie? Yeah! Lecimy dalej. No tu są drzwi. No i co sobie bażanty. Zobacz, tu się tyle narobiło tych szkieletonów. Pięknie. Mam nadzieję, że to już ostatnie drzwi w końcu, czy jeszcze nie? No, szkielet na szkielecie. No jeszcze mnie dziabnął. A do tego nawet nie mam jak ominąć. No dobra, jakoś jeszcze żyjemy. Idźmy dalej, tropem tajemnicy. Teraz kupim pewnie to samo. O, jednak nie. Uuuu. Wycieczka krajoznawcza. Kiedy to nie za nami. Uuu, no też by się trochę przestrachał. Nie, bój się kudłaty, będzie dobrze. Pomogę ci na wszystkie swoje możliwości. No wiesz, już jeden szkielet wypadł. No poszukiwać tam jest nawet. Dobre! Widziałeś kudłaty, jakim jesteś koksem. Okazuje się, że lata szalonych ucieczek w panice nie poszły na marne. No tak? Jest Scooby! Chodź, do tej całej wylęgarni duchów, to tędy. No tak, jak wtedy. Kurczę stary, ciemno tu i strasznie, strasznie. O, to ty, Scooby? Nie, to ja, kulawaty skromnej. Utknęliście tu razem ze mną. Ten przestraszyliśmy się jego bacianej gadki. Nie wie, że trafił na godnych siebie przeciwników. Klikaj na mnie albo na Scoobim, a my spałaszujemy tego demona. Ale rób to wtedy, kiedy potwór się odwróci. Śpiesz się! Musimy zjeść całego ducha, zanim winda zjedzie na sam dół. Dobra. Dobry duch. Dosyć prosta misyjka. Aj, zauważyłem. Mój błąd. Jest. Tylko raz zauważył. A to mój mały błąd. Nigdzie nie ma kudłatego ani Scoobiego. Już jesteśmy. Biedaki, pewnie biegają w panice tam i z powrotem.
Nareszcie trafił się duch, w którego mogliśmy się wgryźć. Zemdliło mnie. Może znajdziemy potwora o smaku coli? Musimy zainstalować panel, zanim... Nie pozwólcie tym chłopcom podłączyć panelu do bazy! Zniszczcie ich, moje dzieciaczki. Zamaskowana postać powołuje do życia duchy przestępców z przeszłości w wylęgarni potworów. Klikaj na każdej kapsule, żeby sprawdzić, co kryje w swoim wnętrzu. Znajdź parę identycznych potworów. Dopiero wtedy będzie można je unieszkodliwić. Śpiesz się. Im szybciej otworzysz każdą kapsułę, tym więcej potworów będziemy mogli unieszkodliwić. Dobra. No, szkieletowiec i ten. Pięknie. Dobra, to dawaj ten drugi poziom, czy co ty tam chciałeście. O, taka bajera. Dobra, duch Baty Cukrowej, ten mango. O, to to był Baty Cukrowej. Eee, to nie to. O! Może być i tak. No tego tu nie było. Smolowy potwór. Ten był tu. Kiedy to wiec? Smolowy potwór. Smolowy potwór jest chyba tu. No ty jesteś tu. Jest, trzeci poziom. To jest fajne. Prodaktyl i smolowy. O, pięknie. Będziemy mieli jednego pterodaktyle. Poszukiwacz. Smolowy potwór. Kiedy to wiec? A gdzie był i haha? To jest chyba i haha. Kapitan Cutler. Jednak nie. Yeah. Pięknie. Czarny rycerz. Ej, no ja już kurde. Loki z pamięcią. Starość nie radość, jak to się mówi. Jeee! Przeszliśmy? Pięknie. Coś to mamy tam dalej. Wkrótce Kulzwil będzie należało do mnie. No chyba nie. Moja zemsta za chwilę się dokona. Ściemnia. W filmie był lepszy. Tajemnicza spółko, zostaniecie unicestwieni. No dawaj na ring. Cwaniaczku. Basztyt. Skubi musi sobie poradzić z oceanem smoły wypływającej z potwora, który waży tonę. Znajdź komputery sterujące ruchomymi platformami. Musisz pomóc Skubiemu przeskakiwać z platformy na platformę, żeby nie utonął w morzu smoły. Nie marnuj czasu. Musisz dotrzeć do wszystkich komputerów, zanim poziom smoły niebezpiecznie się podniesie. Dobra, chyba rozumiem, ale aczkolwiek... Co się stało? A tu jest komputer jakiś? Tu jakiś coś jest? Tu nie ma chyba nic. Aha, dobra. A nie, jednak tu jeszcze. Tu nic nie ma. Biegniemy! Komputer! A, takie platformy. O.
Jeszcze biegniemy. Cóż tu mamy ciekawego? No to chyba były te. O, idzie jakaś platforma, widzę. Co to jest? Hamburger! Idź sobie, nikt cię nie lubi. No i graj trąbi. No takie interesy mi się podobają. No słowy potwór sobie poszedł. Ej! Co to za polityka? Jeszcze teraz na stecznym widzę. No bo tak na stecznym, to na stecznym, no co zrobię? Nic nie zrobię. Świetnie. Brum, 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 przecież mamy czas na wszystko. To był słowy potwór. I sobie. No tutaj. Haha, wykołowałem. Ten jeszcze. Coś zrobiłem. Ogólnie chcę zbierać chrupków, ale to tam nieważne. To zepsuło się to, rozumiem. Bum bum. Bum. Chyba wygraliśmy, czy nie? No, to koniec afery. Tajemnicza spółka rozwiązała kolejną tajemniczą zagadkę. Pora się pożegnać z potworną, zamaskowaną postacią. A co to? Skończyła się radosna twórczość producenta potworów. Wszystko by się udało, gdyby nie wy, obrzydliwi smarkacze i ten wasz... Głupi kundel. Skubidubidu. Klasyka.